niesamowite rekolekcje, oddanie 33, rekolekcje, które przygotowują nas do całkowitego oddania się Chrystusowi przez ręce Matki Bożej. To jest bardzo piękna idea, która w tych 33 dniach przygotowania według Ludwika Grignion de Montfort przynosi bardzo dobre owoce. Chodzi o to, by w swoim życiu odkryć, kim tak naprawdę jest Maryja. Maryja dzisiaj tak bardzo potrzebuje, jako królowa Polski, dzieci, którzy są jej całkowicie oddani. Ci, którzy mogą powiedzieć po tych rekolekcjach: Maryjo, jestem cały Twój, a Ty jesteś cała moja. Użyj mnie w potężny sposób do ustanowienia Twojego królestwa w naszym kraju, w naszym narodzie, w sercu każdego Polaka i każdej Polki. Jest to wielka przygoda, którą przeszedł każdy z nas i poczuł w własnym życiu, jak to oddanie Matce Bożej odnawia nasze życie i odnawia również nasze powołanie. Wiecie, ja w moim życiu miałem dwa takie największe przełomy. Pierwszy mój przełom życiowy, duchowy, to było doświadczenie chrztu w Duchu Świętym. I drugi właśnie przełom, to było doświadczenie oddania się w niewolę Najświętszej Maryi Pannie. To nie tylko przykład Ojca Świętego Jana Pawła II, który bardzo mocno żył tą duchowością zawierzenia Maryi, ale i przykład księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, innych biskupów i kapłanów, a także wiernych świeckich, którzy potwierdzają tę bardzo pożyteczną duchową część tego całego przedsięwzięcia. Widzę, jak oddanie Matce Bożej odnawia moje kapłaństwo, jak Matka Boża pokazuje mi, jak jeszcze bardziej, mocniej i głębiej kochać Jezusa Chrystusa. Sam doświadczyłem, jak budzi się we mnie po oddaniu się Matce Bożej miłość do Eucharystii. To wydarzenie, mamy tego głęboką świadomość, jest niezwykle ważnym duchowym wydarzeniem, które może tworzyć nową rzeczywistość. I to, kochani, nie opieramy się na jakichś naszych własnych poglądach czy myślach. Chciałbym tutaj w tym miejscu zacytować niezwykle ważne i mocne słowa Jana Pawła II, które napisał w liście do biskupa z Fatimy. W 1982 roku Jan Paweł II napisał: zanim zmrok zapadnie nad historią, Bóg odepchnięty i odrzucony przez człowieka przygotowuje ludzkości schronienie. I tak jak na Kalwarii, tak i dziś zawierza ludzkość swojej i naszej Matce. W tych rekolekcjach chciałbym, żeby wzięli udział wszyscy ci, którzy jeszcze nie odkryli tej niesamowitej głębi przemian i łask duchowych, które otrzymujemy dzięki tym rekolekcjom. I tego życzę, aby ten czas tego oczekiwania, tego trwania, przecież to nie jest bierne oczekiwanie, ale pielęgnowanie tego wszystkiego, co sprawi, że nie tylko przez te 33 dni, ale przez całe życie będziemy potrafili iść w zaufaniu dla Boga razem z Maryją i zawierzając jej nasze życie, a jak mówił sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński, ona nigdy nie zasłania swojego syna, ona zawsze pomaga, bo skoro była tą pierwszą opiekunką, tą pierwszą katedrą Jezusa Chrystusa, to będzie również i opiekunką tych tajemnic Boga i Jezusa Chrystusa w nas. Chcemy Was zaprosić na ten czas, który może całkowicie przemienić Wasze życie. To jest rzeczywiście czas niesamowitej Bożej łaski i czas niesamowitej przemiany życia. Zapraszajcie też na te rekolekcje wszystkich tych, którzy potrzebują przemiany swojego życia, Bożej łaski. Kiedyś Jan Paweł II powiedział, że zawsze był przekonany, że w słowach „Oto Matka Twoja” jest miejsce dla każdego. Czyli jest tam też miejsce dla Ciebie. Serdecznie zapraszam. Wspierajmy się obecnością Najświętszej Maryi Panny, nauczaniem świętego Ludwika de Montfort, świętego Jana Pawła II, kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz tekstami współczesnej mistyczki Alicji Lęczewskiej. Serdecznie polecam i zapraszam. Szczegóły na www.oddanie33.pl.